Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to kombajn zbożowy masy Ferguson 7370 Paralevel. Przepiękna maszyna z minimalnym przebiegiem. Wyposażona m.in. w napęd 4x4, poziomowanie całej maszyny Paralevel. Jak wygląda, funkcjonuje, zobaczcie sami. Maszyna ma śladowe zużycie. Jest cała w oryginale, żaden element nie był odnawiany czy malowany. 400 godzin na młocarni. Niewytarty ślimak. No maszyna po prostu piękna. Header 6-metrowy. Taśmą. Komplet podbieraczy. Ani razu jeszcze chyba nie używanych. Opony oryginalne Trelleborga 865R32. Zero rdzy, zero korozji, maszyna jak nowa. Tył 540-65R24. Maszyna jest piękna, przepiękna. Maszyna do końca używana, nie myta, nieczyszczona, czujniki strat, nie myta, nieczyszczona, niepicowana, tak jak zakończyła pracę. Wszystko to wygląda świetnie, wręcz prześwietnie. Ładny dostęp tutaj, wejście bokiem. Silnik nigdzie nie grzebany, o mocy 360 koni mechanicznych. Zbiornik, resztki zboża. Otwierana klapa hydraulicznie. Nie, przepraszam, elektrycznie. Tłumik. Lecę dalej, bo nie zdążę pokazać reszty. Piękna sieszkarnia, zero rdzy, zero korozji, zero czegokolwiek. Łopatki niepowydzierane. Noże
Nawet nie wiadomo, czy była używana, czy nie. Walec nawet nie obdarty z farby. Zaczep automatyczny. Widzicie piasty z napędem hydraulicznym 4x4. Rozpylacz plew. To jak nowa maszyna normalnie. Prześwietny stan. Szybko złączę do odpinania, zapinania headera. Schodki nigdzie nie wytarte. Podest nie wytarty, od wsiadania nawet. Środek, siedzenie pasażera zajebisty, fotel kierowcy, materiałowe wykończenie. Pulpit to do wilgotności i innych rzeczy, nie wiem jak tego używać. Tu przyciski od para levela, joystick, włączniki. Radio, klimatyzacja, radyjko sobie gra. Słaba jakość. Nie wiem czemu ostrości nie chwyta mi tu. Pulpit. Header do góry. Przyciski do ustawień. Próbujemy maszynę uruchomić. Mocarnia poszła w ruch. Header. Podnieść motowidła. Zapomniałem, gdzie się włącza. Aha, już wiem. Zapomniałem przez chwilę, gdzie się włącza motowidła. Nie mogę wyjść z kombajnu, ponieważ od razu następuje po oderwaniu się tyłka od siedzenia rozłączenie mocarni, wszystko się zatrzymuje. Już jesteśmy 20, ponad 20 tysięcy obrotów i kosimy.
wyłączam, bo zaraz skończy mi się czas. Poziomowanie headera oczywiście. Do tego paralevel. Ogólnie włączam tutaj jeden przycisk na auto i maszyna mi się pięknie poziomuje. Header, wszystko chodzi w automacie, nie muszę niczego tutaj robić. Mogę przejść na manual, wtedy mogę sobie coś tam poziomować, ale nie ma takiej potrzeby. Cała maszyna mi idzie w bok. Widzimy tutaj przechył maszyny. Teraz drugą stronę. Pięknie mi się tutaj poziomuje. Włączyłem teraz auto, maszyna sama mi się wyrównuje. Wyrównała mi się tutaj bardzo ładnie. Mogę też poziomować w górę, w dół.